Alleluja, panie marszałku, Wysoka Izbo. Znika paszportyzacja bydła w obrocie wewnętrznym. Szczęsna wieść. Konfederacja, oczywiście Rada będzie procedować ten projekt dość opasły razem z uzupełnieniami, projektami zarządzeń, które muszą konsekwentnie być wprowadzone po przyjęciu tej ustawy. Przyjmiemy tę ustawę do dalszej pracy, ale nie z dobrodziejstwem inwentarza, bo szanowni państwo, to jest oczywiście na otarcie łez, dlatego że ta ustawa konserwuje dalej system tego nowego, wspaniałego świata, Matrixu, tak, w który został wpuszczony polski rolnik, hodowca, producent rolno-spożywczy. Biurokracja, inwigilacja poprzez cyfryzację, konieczność meldowania się z każdą sprawą, jak to nazywacie, zdarzeniem. No my jesteśmy bardziej po stronie człowieka niż reszty przyrody, nawet ożywionej. I dlatego chcemy bronić polskiej wsi przed tymi okowami, które może nie są jeszcze ciężkie. Zresztą jest z kijem razem i marchewka, systemy dopłat, ale to wszystko jednak, szanowni państwo, jest odbieranie wolności i odbieranie chęci do pracy. Poza tym, skoro widzę tu, jak rozumiem, autorów tej ustawy, no to na litość boską, szanowni państwo, mocną rzeczą jest już ten słownik tutaj na początku ustawy, prawda? Koza w rozumieniu tej ustawy jako koza, owca. Przez owce należy rozumieć owce, panie marszałku. I tak przez dwie strony. Ale już zupełnie powaliło mnie to, że do systemu cyfrowego trzeba będzie wprowadzać między innymi, uwaga, cytuję, datę unieszkodliwienia zwłok koniowatego. Szanowni państwo, unieszkodliwić to nie jest stosowne określenie dla tego procesu, który jest konieczny, kiedy mamy do czynienia z padliną alias ścierwem, bo takie jest adekwatne staropolskie określenie. Nie mówmy o zwłokach, tam gdzie chodzi o bydle. Być może kochaliśmy je, może nawet krasula miała swoje imię, ale to nie jest posiadacz duszy nieśmiertelnej, a zatem nie można zwlekać z tej duszy ciała i postępować stosownie z eurokołchozowym kodeksem, z tym, co zostało. To wszystko, wiecie państwo, no po prostu mówmy normalnym językiem, aczkolwiek eurokołchoz chce nas wszystkich doprowadzić do wariacji, to tu dwa dni temu daliście ustawę taką, panie marszałku, pan się może uśmiechnie przynajmniej, zamiast napisać po ludzku ziemniak, szereg razy powtarzali w tej ustawie bulwy solanum tuberosum. Bulwy solanum tuberosum, bo ziemniak to jest tak nienaukowo, nieprawniczo, tak po prostemu, prawda? Zresztą jakby był ziemniak, to może by się niektórzy upomnieli, że nie ziemniak, tylko pyry, inni by żądali, żeby były kartofle. To wszystko, szanowni państwo, jest urojony. My chcemy ściągać Polaków na ziemię polską, panie do krainy pośle wolności i obfitości. Będziemy procedować, ale się nie cieszymy.